Dynamika wynagrodzeń w Polsce nadal będzie na dodatnim poziomie zgodnie z naszymi oczekiwaniami. We wrześniu tego roku płace w Polsce wzrosły o 6,6% i sięgnęły już poziomu niemalże 5100 zł brutto. W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Z jednej strony jest to wspierane wciąż dosyć dużymi niedoborami na rynku pracy i firmy nie tyle chcą, co muszą być skłonne do zwiększania wynagrodzeń w Polsce. Z drugiej strony mamy tutaj czynnik w postaci planowanego zwiększenia minimalnego wynagrodzenia w Polsce i rzeczywiście to będzie podtrzymywało dynamikę wynagrodzeń w Polsce, mimo że wydawałoby się, że ten okres wzrostu już powinien dobiegać końca, zwłaszcza że firmy przygotowują się na spowolnienie gospodarcze, dynamika wzrostu zatrudnienia już nie jest taka duża, ale jednak wspomniany przeze mnie wzrost minimalnego wynagrodzenia, zwłaszcza że on będzie dosyć istotny, będzie podtrzymywał dynamikę wynagrodzeń. To planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia w Polsce będzie czynnikiem niestety negatywnym dla przedsiębiorstw, ponieważ nie tyle muszą się one liczyć z presją na wzrost wynagrodzeń, które już doświadczają, ale także z istotnym wzrostem wynagrodzeń nie tylko tych minimalnych, ale tych ogólnie w gospodarce, ponieważ to wywoła ogólną presję na wzrost średnich wynagrodzeń. Wracając do minimalnego wynagrodzenia, w horyzoncie pięcioletnim wynagrodzenia mają wzrosnąć aż o niemal 80% w porównaniu z poziomem dzisiejszym. Przypomnę, że jest zapowiedziane, że na koniec 2020 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce ma sięgnąć poziomu 3000 zł brutto, a na koniec 2023 roku 4000 zł brutto. I oczywiście Polacy powinniśmy zarabiać więcej, natomiast za tym powinno iść także wzrost wydajności pracy. I patrząc na tak dynamiczny wzrost minimalnego wynagrodzenia, wiele firm w Polsce, zwłaszcza tych małych, może nie podołać tak dynamicznemu wzrostowi, zwłaszcza że mają także inne wyzwania, z którymi muszą się mierzyć i po prostu niestety będą musiały stanie ogłosić upadłość, zniknąć z rynku i trudno im będzie egzystować, prowadzić biznes w takich warunkach rynkowych.